Ryoyu Kobayashi triumfował w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata na Grosstitlisschanze HS140 w Engelbergu. Reprezentant Japonii wygrał dzięki próbie na odległość 136,5 metra. Piąte miejsce zajął Kamil Stoch, 132 metrów. Awans do finału wywalczyło pięciu Polaków. Ryoyu Kobayashi FOT. Tadeusz Mieczyński Ryoyu Kobayashi FOT. Tadeusz Mieczyński. Kwalifikacje na Grosstitlisschanze zakończyły się zwycięstwem Ryoyu Kobayashiego. Wicelider Pucharu Świata poszybował na odległość 136,5 metra i wyprzedził o 3,2 punktu Timiego Zajca, 136,5 m. Trzeci był Jan Herl, 135,5 m, a czwarty Robert Johansson, 135 metrów. Kamil Stoch wylądował na 132 metrze i zajął piątą pozycję. Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali Mariusz Lindwik, 134 metrów, Peter Prec, 130, 5 m, Kylian Peje, 134 metrów oraz Halve Egner Granerud, 132, 5 m. Czołową dziesiątkę zamknął lider Puchar Świata, Karl Geiger z wynikiem 129,5 metra. Awans do sobotnich zawodów uzyskało jeszcze czterech Polaków. 19. miejsce zajął Andrzej Stękała, 132 metrów. 33. był Paweł Wąsek, 127 metrów, 42. Jakub Wolny, 119 metrów, a 48. Dawid Kubacki, 124 metrów. Klemens Murańka uzyskał 110,5 metra i zakończył kwalifikację na 55. miejscu. W sobotnim konkursie nie wystąpi również Piotr Żyła, 107 metrów, który był 60. Kwalifikacje rozegrano z 16. platformy startowej. Początek sobotniego konkursu w Engelbergu wyznaczono na 16:00, godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna.